What's wrong with... Zgodnie z wnioskiem pana Sumińskiego, planowane jest przesłuchanie świadka Olszewskiego w miejscu zamieszkania. Tak? Panie Sumiński, pan podtrzymuje ten wniosek. Tak. Postanowienie na podstawie artykułu 393, paragraf 1 i 2, a także na podstawie artykułu 394, paragraf 1 i 2, uznać za ujawnione bez przypatrywania następujących dokumentów sprawy. Akt oskarżenia w sprawie 5DS 306/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku. Postanowienie Sądu Rejonowego na Warszawie z dnia 29 grudnia 2014 roku. Zażalanie prokuratora na to postanowienie. Dnia 12 stycznia 2015 roku. Oraz postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 27 maja, marca 2015 roku. Te dokumenty były ujawnione na wniosek prokuratora. Czy prokurator oczekuje jeszcze ujawnienia jakichś dokumentów z akt, konkretnie z akt 5DS 306/15. Dziękuję. Prokurator nie wnosi do ujawnienia innych dokumentów ze sprawy 5DS 306/15. Może pan przypomnieć, kiedy pan składał te wnioski o konfrontację? Pisałem, że to w sprawie Pałacu Prezydenckiego. To był grudzień 2002 roku. W ciągu kilku dni tutaj rozprawy. Yeah.
Mamy wniosek, proszę Państwa. No. O wezwanie świadka Piotra Wicińskiego. Tomasza. Tomasza, przepraszam bardzo. To jest nowa wiadomość, więc stąd władz w imieniu. Na adres na telefon. Może ja powiem, jaki sędzia ja panu chcę sobie powiedzieć, to przed tą sprawą. To pan, to może pan sumiecki spróbuje sformułować wniosek, ewentualnie pan W tym swoim nieszczęsnym liście w 2008 roku napisałem o Tomaszu Budzyńskim, szefie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, w stopniu pułkownika. W tym odruchu rozpaczy napisałem w tym liście, że on tam był takim troszkę supervisorem, nie informatorem, bardziej supervisorem dla moich poczynań dziennikarskich. Miał z tego powodu straszliwe problemy od pana Bondaryka i pana Mąki. W związku z tą sytuacją spotkały go bardzo duże szykany. No miał do mnie sporo żalu też, że został narażony przez ten mój nieszczęsny list na niebezpieczeństwo. Nie prosiłbym o to, sam się odezwał kilka dni temu, mówiąc, że mógł ujawnić wiele sytuacji dotyczących kulisów całej tej historii, dotyczącej nie, nacisków także na niego, na którą nie poszedł i dlatego miał szukany, bo pan Mąka i pan Dariek namawiali go do różnych działań w stosunku i do komisji weryfikacyjnej, w stosunku do mojej skromnej osoby. Ponieważ sam jak gdyby to z siebie zaproponował, z tym, że jakby Wysoki Sąd pozwolił, to też byłoby dobrze, z pewnych względów, że skoro Wysoki Sąd widzi możliwość przesłuchania świadka premiera Olszewskiego we wrześniu, to może też dobrze by było z pewnych względów, których nie bardzo chciałbym mówić, żeby to też było we wrześniu. Jeżeli jest to możliwe. Nie ma możliwości wcześniejszego. Adresu zamieszkania. W jakim terminie Państwo mogą uczynić? Nie wiem, to proszę o wyznaczenie. Tydzień wystarczy? Wystarczy. Proszę przesłuchać pana okoliczne. Teraz panie Sumieński, spróbuję pan to syntetycznie, na jaką okoliczność? To może już pan mecenas, bo... Dobrze. To mecenas. Proszę panu, no, pan Sumieński w tym własnym sposobie uzasadnienia wskazania tego dowodu osobowego powiedział bardzo ważną mi rzecz, mianowicie niewykluczone, że ten świadek będzie mógł nam powiedzieć o zleconej jego jednostce próbie dokonania syntezy czy analizy sytuacji życiowej pana Sumińskiego. Ciężko mi jest tu bez właściwej wiedzy na ten temat, ale chodzi o to, że typowano pana Sumińskiego jako ojca czwórki dzieci, małych dzieci i wówczas nie trafiającej żony, jako najsłabsze ogniwo w sprawie zdyskredytowania Komisji Weryfikacyjnej w USI. W związku z tym, jeśli byłoby to prawdą, no to naprawdę byłoby źle. Typowanie osoby ogniwa najsłabszego w pewnym łańcuchu zdobywania, jakby tego nie określić, w sposób absolutnie nielegalny materiału dowodowego, no dyskredytowałby w zasadzie cały dotychczasowy ciąg postępowania w sprawie. Działania.
zamykamy w tej sprawie. Nie zaopatrujmy oskarżonych. Jednym zdaniem, bo też chciałbym tu, ja jednak to firmuję, natomiast sam w swojej majestacie był uprzejmy sformułować to organu, natomiast nas dotyczy to tylko służb, więc nie chciałbym, żeby rozszerzyć pojęcie organu jako organ ochrony prawnej, na przykład na Urząd Prokuratorski, bo o tym nic nie wiemy. Urząd Prokuratorski realizował pewne, oceniał pewne... Tak, zdecydowanie. Oskarżone, zapotrzebujemy to, co pan przynajmniej częściowo, syntetycznie, co pan powiedział. Oskarżone wskazuje, że Tomasz Budzyński jest... Jaką funkcję pani ma? On w wyniku tej sytuacji musiał odejść ze służby. Pełnił. Szefa Agencji Bezpieczeństwa wybrał na stopnie pułkownika. Nie chciał wykonywać działań bezprawnych i odszedł. W związku z tym sprawą. Nie chciał wykonywać działań nielegalnych. Dobrze. To też myślę jest ważne, że ja przez 7 lat nie miałem z nim żadnego kontaktu. Przez 7 lat. Nie miałem z tym żadnego. Dopiero kilka dni temu się sam do mnie zgłosił. Dopiero. Nie tak, sam do mnie zgłosił. Wyraził gotowość, tak? Co powiedziałem? Tak, wyraził gotowość. Mówi, że obserwuje moją walkę i że po prostu chce pomóc w prawdzie. Dlatego pan wcześniej tego wniosku nie złożył, tak rozumiem? W Wysokim Sądzie kilka dni temu zadzwonił do mnie Tomasz Budzyński. Czy wcześniej pan nie składał? Nie miałem żadnego kontaktu. Dlatego tego wniosku nie można wykonać wcześniej. Dopiero kilka dni wcześniej. Tomasz Budzyński zadzwonił do mnie. Wyraził taką gotowość. Pan wspomniał, że w tezie dowodowej są zawarte ewentualne naciski na pana Budzyńskiego ze strony pana Żądaryka i pana Mąki, tak? I pana Mąki, który był do tego momentu serdecznym przyjacielem pana Budzyńskiego, byli kolegami z dawnych lat. Pan Mąka ciągnął tą byliśmy po imieniu Tomka Budzyńskiego w kierunku takim, żeby poszedł, idź z nami, rób to co my, nie będzie żałował. Tomek powiedział, że nie będzie go w tym udziału. To jest dowodowe. Zawarto sobie. Nacisk. Pana Mąki, pana Bonarek. Na to masz. Która odmowa. Udział się ma. Obrońca rozumiem popiera. Zdecydowanie. Pan mecenas. No to zostaje do powiedzenia. Obrońca. Oskarżonego Lichockiego. Oskarżony Lichocki też. Przychyla się. Co? Przychyla się. Tak? Oskarżony Lichocki. Przychyla się na wniosku. Ja proszę o nieuwzględnienie wniosku o dopuszczenie do obecności Tomasza Budzyńskiego. W ocenie oskarżenia okoliczności, jaka ma być udowodniona, nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Z tego, co zostało zawarte w wniosku dowodowym, zeznania tego świadka w ogóle nie mają odnosić się do meritum sprawy i do zdarzeń wyjątkowych. Czy w granicach repliki, to powiem dwa zdania. No jest to oczywiście trudno tutaj oceniać własne przekonania, nie, w tym przypadku Urzędu Prokuratorskiego.
ale nie zgadzam się, dlatego że to może wykazać cały szereg działań, które de facto postawiły pana oskarżonego Wojciecha Sumnickiego na ławie przysłowiowej ławie oskarżonych. No bo jeśli uznać, że tego rodzaju działania były prowadzone od samego początku, no ja dziś się przygotowałem na głosy stron, ale i rozpocząłbym to wystąpienie od oceny pierwszego protokołu przyjęcia, ustnego przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez pana Tobiasza. W związku z tym, jeśli będziemy oceniać ten materiał dowodowy, a będziemy go oceniać i sąd jeszcze będzie musiał to robić w starej procedurze, no to skąd mamy pewność i gwarancję, że od samego początku prokuratura nie miała spreparowanego materiału dowodowego? Ja nie jestem obrońcą prokuratury, nie chciałbym być źle zrozumiany, ale ja rozumiem, że dopiero później część czynności była wykonywana przez prokuratorów prokuratury apelacyjnej, ale mamy ten początek. No nie ma skutku bez przyczyny. To jest jeden, w mojej ocenie, gdyby się okazało, że nie wiąże tego świadka tajemnica zawodowa, być może państwowa, no to można powiedzieć, że to jest ta przysłowiowa wiśnia na torcie. No mamy do czynienia z typowaniem najsłabszego ogniwa. To jest w ogóle niedopuszczalne w cywilizowanym świecie. A pani prokurator jest uprzejma powiedzieć, że to nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Moim zdaniem, oczywiście święte prawo pani prokurator do takiej oceny tego wniosku, ale w mojej ocenie jest to najważniejszy, być może okaże się dowód. Dlatego bardzo bym prosił sąd, o ich rzeczywiście dokona własnej oceny, zgodnie tu nawet z wnioskiem mojego zacnego korporacyjnego kolegi, ale w naszym przekonaniu ma to zasadnicze znaczenie dla prawa do obrony pana Sumnickiego. Dziękuję. Bardzo wskazuję. Próbuję wykazać, udowodnić,
pojawia się zarzut prowokacji ze strony służb specjalnych, ma prawo do weryfikowania tej tezy wszelkimi sensownymi środkami dowodowymi, które mogą prowadzić do uprawdopodobnienia lub udowodnienia tej tezy. Dopuszczone. Czy jeszcze jakieś wnioski, żeby później było niespodzianek, bo staram się coraz bardziej się odsuwa ten termin wyrokowania, sprawa już jest bardzo długa. Uczciwie rzecz biorąc ma związek z no, realizacją prawa do obrony pana Sumińskiego. MSW. Ja to już mam termin. To pierwszy. Pierwszy, dziękuję. Wstępnie. Przewodniczący zarządu 30 minut przerwy całego rozpoznania wniosków. W związku z aktualizacją przepisów kodeksu postępowania prawnego. Państwo korzystacie z pomocy prawniczych, więc wskazał, że nie miały miejsca szczególne zdarzenia, których dotyczyło postępowanie. W takiej sytuacji konfrontacja świadków zeznających na okoliczności, które miały miejsce niemal 8 lat temu oraz w trakcie rozprawy wskazywania na swoją niepamięć jest niecelowa i przydatna dla stwierdzenia okoliczności wskazywanych we wnioskach oskarżonych. Wskazać należy, że świadkowie ci nie byli i nie mieli bezpośrednimi świadkami zdarzeń będących jakieś wnioski dowodowe strony? Nie, dziękujemy. Dobrze.
sprawę do dnia 1 października. Godzina 10, 12.24. W tym, że w międzyczasie we wrześniu jest prowadzone przesłuchanie świadka Olszewskiego w miejscu zamieszkania z udziałem psychologa. Myślę, że nie bardzo to będzie zostanie ustalone. Sprawy zostaną zawiadomione o tej czynności. Wnioski, pytania? Oczywiście salę byśmy sobie ustalili, ale nie usłyszałem sali. 24. A, przepraszam. No, oczywiście jest planowane zakończenie po przesłuchaniu świadka. Jest planowane zakończenie po przesłuchaniu. Wydaje grob albo tego dnia. No ale to też zależy czy w pewnym stopniu od inicjatywy dowodowej strony. Na razie telefonicznie, więc pan Sumiński, proszę pamiętać o adresie świadka. Zgodnie z przepisem. W takim razie dziękuję bardzo.